Siemaneczko widzowie, z tej strony Antoś, witam w dzisiejszym filmie. W dzisiejszym filmie zabiorę was na zakończenie sezonu na MTB Festival 2022 w Krakowie. I będzie Szymon Godziek, Huguś. I staram się ostatnio wrzucać regularnie filmy. I jeśli mogę was prosić, to zostawcie łapkę i suba, bo to jest dla mnie bardzo ważne. A jest godzina teraz 16 i w ogóle lecimy w tej chwili, bo o 18 zaczyna się wszystko. Więc możemy jechać. Siema. Jak się dzisiaj macie? Pokażcie, że tu jesteście! Okej, dziękujemy za tak liczne przybycie. Może nie będę zaczynał długo, tylko od razu przejdziemy do rzeczy. Oczywiście spotykamy się tutaj po raz kolejny. Jak wspomniałem przed momentem, jest to siódma odsłona tego festiwalu. Festiwalu, który przede wszystkim ma na celu promocję zajawki rowerowej, ma na celu zachęcenie was właśnie, rajderów, bo wiem, że na publiczności na krzesełkach jest z nami sporo osób, które jeżdżą do tego, żeby nadsyłać filmy, pokazywać tą zajawę, podnosić dalej poprzeczkę. Siemanko, siemanko, z tej strony MX Folga. Witam was w magicznym miejscu w Krakowie. Dwa lata temu złamałem kręgosłup w wypadku motocyklowym. Od tamtej pory jeżdżę na wózku. Jazda na rowerze towarzyszyła mi od zawsze, pomimo że startowałem w Mistrzostwach Europy, w Mistrzostwach Polski, w rajdach enduro, w motocrossie. To zawsze pomiędzy startami, pomiędzy treningami był to rower. Po operacji popatrzyłem na nogi, które nie miały żadnego sensorycznego czucia. Rehabilitacja moja trwała prawie 2 lata, 8 do 10 godzin dziennie. Czasami jak miałem więcej siły, to nawet 12. Przez cały ten czas siłę dawała mi jedna myśl, jedna idea, jak wrócić na rower. Rower daje uczucie nie do zastąpienia, uczucie wolności. Jeżeli do tej wolności dołożysz skoki, to czujesz, że latasz. Where that guy? I have never seen him before.
A tymczasem zapraszam do siebie Szymona Gośka, tylko jeszcze ci Szymek zorganizuje mikrofon. Poczekaj, o, jest mikrofon, dobra. Nie bądź nieśmiały, no chodź, nie daj się długo zapraszać. Rower już tam stoi. Słuchajcie, a moim i waszym gościem Szymon Goczek. Myślę, że najpierw chyba nikomu nie trzeba przedstawić, drugie miejsce na Red Bull Rampage w tym roku, historyczne rezultaty. Najwyższy w swojej karierze. Nagródźcie Szybka wielkimi brawami, pokażcie, że byliście z nimi, jesteście z nimi. Dziękuję bardzo. Zdążyłem powiedzieć przed momentem, drugie miejsce w tym roku na Red Bull Rampage. Historyczny sukces, ale to wiemy wszyscy, jesteśmy zapytać ogólne wrażenia po zawodach, na zawodach. Jak to wyglądało z twojej perspektywy w tym roku? Dla mnie to był dziwny rampage na początku, bo kopaliśmy po prawej stronie góry, gdzie byliśmy za Ridge'em i nikogo nie widzieliśmy praktycznie przez całe kopanie. Dlatego było inaczej. A później jak już wsiadł przejazd, no to już był super. I'm not one of these lame wannabes. I'm what you wanna see at the mountaintop. My spot, so now you under me. Marathon, so I wear you down. You can't run with me. Plus, I reign over all.